Tutaj również znaczny wzrost, bo chcemy przyznać w tym roku o 20 stypendiów więcej niż w tamtym roku. I Państwo, to są stypendia troszeczkę podobne do stypendiów sportowych, czyli te, które mają wyłonić najlepszych artystów, takie perełki województwa polskiego. Po tamtym roku, ale też po sukcesach takich jak Natalii Zastępy, Magdaleny Krzemień, Kuby Dubika, które są to dzisiaj nazwiska znane nie tylko na polszczyźnie, ale te osoby robią karierę w kraju i zagranicy. A za granicą postanowiliśmy zwiększyć właśnie ilość tych stypendiów do 50. Kwota dość wysoka, bo 7600 zł to jest ta kwota, którą artyści mają na przygotowanie pewnego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, twórczym, ale również tym związanym z opieką nad zabytkami. I tutaj też bardzo istotny jest ten termin. Tutaj ten termin jest krótszy, do 28 lutego będziemy zbierali te naszych najlepszych z najlepszych w dziedzinie wszelakiej pojętej kultury, tak abyśmy mogli, myślę, że w okolicy początku drugiego kwartału te osoby już wyłonić i aby mogły swoją działalność artystyczną w ramach tego stypendium prowadzić.